Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, o tym, jak PiS wykończył polską armię. Zajęło to trochę czasu, natomiast można powiedzieć, że w przededniu kryzysów zagrażających bezpieczeństwu Polski, polska armia jest najsłabsza od dekad. Radio Zet w poniedziałek 14 lutego ujawniło raport jednego z byłych wysokiej rangi urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej. Ów raport miał trafić do Jarosława Kaczyńskiego, ale nie trafił. Przechodził z rąk do rąk polityków PiS. Ów raport, który powstał na bazie dokumentów, które badała Najwyższa Izba Kontroli z lat 2012-2020, generalnie stwierdza, że Polska nie jest w stanie prowadzić jakiejkolwiek skoordynowanej akcji obronnej. Czyli krótko mówiąc, w przededniu dużych kryzysów Polska jest po prostu w czarnej, i tutaj wyraz powszechnie uważany za wulgarny. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim to nie jest tak oczywiście, że to trwało kilka lat, że było bardzo dobrze, ale PiS przeszedł i stało się wszystko źle. Chodziło o to, że wojsko, jak każda z wielu polskich instytucji, było systematycznie poprawiane. Po prostu szło to wszystko w dobrym kierunku. Oczywiście było jak zwykle za mało pieniędzy, ale pieniądze te znajdowano, dokonywano zakupów. Jednak od kiedy PiS przejął kontrolę nad wojskiem, zmieniły się priorytety, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość od początku traktowało Polskę, to jest tak jak zresztą przed wojną mówiono, że sanacja zachowywała się jakby graniczyła od wschodu z morzem, a nie z najbardziej agresywnym państwem, czyli Związkiem Sowieckim. Tak PiS traktował Polskę jako po prostu bezpieczne państwo i wojsko jako takie potraktował jako siłę, która będzie miała znaczenie do rozwiązywania wewnętrznych gier politycznych i do ewentualnego używania wewnątrz kraju na potrzeby polityczne, a nie jako siłę do obrony kraju. W tym celu Antoni Macierewicz, który przejął na 2 lata zwierzchność nad wojskiem, zaczął od gigantycznej czystki, którą podsumowano 4 lata później, że w zasadzie nikt, kto miał 6 z przodu z PESEL-u, nie mógł się czuć w wojsku bezpieczny. Tak naprawdę po prostu odwoływał pułkowników, generałów, w sumie to było kilkuset oficerów takich wyższych, którzy musieli się pożegnać z wojskiem, a wszystko po to, żeby przestawić na swoich. To znaczy Macierewicza nie interesowała zdolność obronna, a to, komu te kadry były lojalne. Tak samo sama struktura odkrycia pisowskiego i sam typ wojska, czyli słynne Wojska Obrony Terytorialnej, nie zwiększyły w żaden sposób zdolności obronnych Polski. Tak naprawdę dzisiaj, to żebyście Państwo zrozumieli, no, polskiego nieba strzeże 48 samolotów F-16. W praktyce powinno ich być 160 około. System gotowości bojowej i zdolności bojowej jest taki, że z tych 48 jakby 30 było w stanie latać, to byłoby ok. Prawdopodobnie byłoby w stanie wziąć udział w misjach około 27. To są takie standardowe, to nie są tylko wyjątki polskie. Tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o gotowość bojową. Czyli to jest jakiś taki ułamek polskich potrzeb. No, tym się nie da zagospodarować, obronić polskiego nieba. Dodatkowo w Polsce dominuje, to też jest w tym opracowaniu, które ujawniło Radio Zet, dominuje sprzęt przede wszystkim dawny sowiecki. Czyli on jest już po prostu przestarzały. W polskim wojsku były wyspy nowoczesności, ale generalnie cały czas opierano się na sprzęcie sowieckim. I to taką szybką, jak na polskie możliwości finansowe państwa polskiego, drogę do nowoczesnego sprzętu, ta szybka droga została zatrzymana właśnie za rządów PiS i za rządów Antoniego Macierewicza. Dlaczego tak się stało? No, możemy oczywiście przypuszczać, że jest to po prostu efekt niekompetencji, tak jak wspominałem, koncentrowania się na zupełnie innych celach. Dlatego, że z punktu widzenia PiS Wojska Obrony Terytorialnej miały być siłą, która będzie w jakiś sposób używana, jeżeli będzie taka konieczność, do utrzymywania władzy PiS w kraju. To nie są abstrakcyjne historie. Takie próbki mieliśmy w czasie w 2020 roku, gdy dla podtrzymania bezsensownego zamykania gospodarki organizowano mieszane patrole wojskowo-policyjne. Zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że do czego innego są szkoleni policjanci, którzy mają obezwładniać, a do czego innego żołnierze, którzy mają likwidować, zabijać, unieszkodliwiać. I w ogóle bez żadnych procedur robiono takie mieszane patrole, gdzie żołnierz z długą bronią maszerował obok policjanta. To mniej więcej tutaj wychodziły te takie wcześniej skrywane plany PiS, w których siły zbrojne miały być używane tylko i wyłącznie do wewnątrz. To znaczy PiS po prostu zapomniał, że jakiś czas temu geopolityka znowu zaczęła odgrywać swoją rolę i Polska naprawdę potrzebuje silnej armii. Polska w tej chwili, takim najlepszą ilustracją Polski tego, że w ogóle na przykład polska flota, marynarka wojenna praktycznie nie istnieje. Symbolem jest ten słynny polski okręt podwodny Orzeł, który ma służyć do 2031 roku, ale drodzy Państwo, jest to okręt podwodny, który ma opcję tylko zanurzenia się, natomiast nie wiadomo, jak tam jest z opcją wynurzenia się. W każdym razie może wychodzić do działań na Bałtyku tylko i wyłącznie w towarzystwie jednostek ratunkowych. To nie jest żart, drodzy Państwo, ta wiedza to jest efekt zeszłorocznej wymiany zdań na Sejmowej Komisji do Spraw Obrony. No więc jeżeli mówimy o tym, że coś takiego ma świadczyć o bezpieczeństwie Polski od strony Bałtyku, no to po prostu to pokazuje, jak tragicznie PiS zarządza polskim bezpieczeństwem. I dzisiaj nawet te szczupłe zasoby, które mamy, czyli one są po prostu źle dowodzone, źle ulokowane. Na przykład generał Różański, który odszedł w 2016 roku z wojska, podkreślał, że przesunięcia, których zaordynował wojskowe jednostek na wschód, które miały tylko czysto wymiar propagandowy, są złe z punktu widzenia wojskowego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tak jak jeszcze raz podkreślę, rządzą nami dyletanci, dla których po prostu nie istniały żadne zagrożenia zewnętrzne, istniało tylko i wyłącznie koncepcja używania wojska jako jakieś tam, tu zorganizujemy paradę, tutaj coś polata, a z prawdziwym zagrożeniem to nie wiadomo, jak sobie będą radzić. No już wiadomo, nie będą sobie radzić. Nie mamy tak naprawdę zdolności ani zapasów, ani... Wojsko się liczy wtedy, że wtedy ma zdolność, jeżeli potrafi, ma zapasy na 30 dni. No, większość polskich struktur ma zapasy na poziomie tygodnia. W ogóle nie jesteśmy w stanie wystawiać i mobilizować tego wojska w takim stopniu, w jakim ono by mogło stawiać czoło realnemu zagrożeniu. I to wynika wprost z tego dokumentu, który ujawniło Radio Z. No i teraz, drodzy Państwo, co w związku z tym? No, w związku z tym jest jedna wielka panika w rządzie PiS, bo nie wiadomo w ogóle, co z tym zyfantem zrobić. No najlepiej po prostu udawać, że nic się nie stało. No, i mieć nadzieję, że nikt nie sprawdzi nas tak, jak sprawdzono nas we wrześniu 1939 roku, bo w takim wypadku miesiąc oporu, który wówczas zademonstrowało polskie wojsko, dzisiaj byłby po prostu poza zasięgiem. I to nie jest kwestia defetyzmu, tylko jest kwestia po prostu realnych ocen tego, z czym mamy do czynienia. To znaczy, wybierano ludzi nie przez pryzmat do zarządzania armią, nie przez pryzmat kompetencji merytorycznych, tylko przez pryzmat lojalności partyjnej. No i efekt jest, jaki jest. Jeżeli dzisiaj władza chwali się, że jest 31 tysięcy ponad żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a jednocześnie jest tylko 10 razy mniej żołnierzy jednostek specjalnych, to, którzy tak naprawdę mogą, i to są jedyne jednostki, które mogą działać i mogą realnie w warunkach dzisiejszych wojennych funkcjonować i stanowić realną siłę w tej chwili polską, no to jest takie pytanie, do czego będzie służył WOT. No, z całym szacunkiem dla dobrych chęci, no to jest we współczesnym polu walki wojska typu WOT, no to są wojska, które mają status pomocy przy ewakuacji, zabezpieczaniu ewakuacji na przykład ludności cywilnej, ale nie takie wojska, które mają stawiać czoła zawodowym armiom. No, w tym wypadku po prostu takie rzeczy doprowadzą tylko i wyłącznie do tragicznych bilansów, no i do produkowania martwych bohaterów, no, a nie do prowadzenia nowoczesnej wojny. Można powiedzieć, że tak jak PiS nie zdał egzaminu w momencie, w którym miał sobie poradzić z pandemią koronawirusa, gdzie po prostu spanikowali, nie byli w stanie normalnie zarządzać, kopiowali, mówiąc brzydko, kolokwialnie, na pałę rozwiązania, które wprowadzono w innych krajach Zachodu. Czyli ktoś gdzieś zamykał gospodarkę, to my też zamkniemy, bo większość zamyka, a mniejszość tylko zostawiała otwarte, etc. I niestety istnieje pewność praktycznie, znaczy jest to, graniczy to z pewnością, że jeżeli dojdzie do jakichkolwiek kryzysów, to będą one dokładnie w taki sam sposób nieumiejętnie zarządzane, jak zarządzano pandemią koronawirusa. No, bo dlaczego miały być inaczej? No i teraz pytanie tylko jest takie, no, czy dopisze nam szczęście i zanim się zrobi w Polsce gorąco, czy będziemy mieć władzę, która się na poważnie zabierze, a za reformowanie i za unowocześnianie armii, a nie władzę, która będzie traktować armię jako jeszcze jedno miejsce dla krewnych i znajomych królika, którym można wypłacać sute wynagrodzenia. Drodzy Państwo, tradycyjnie, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry. Tych z Państwa, którzy mają ochotę na trochę więcej informacji, zapraszam na portal wiesci24.pl, a wszystkich zapraszam do lektury historii bez cenzury i tematu o drożyźnie, bo to temat, który interesuje nas wszystkich.